ostatnie spośród czterech naszych spotkań. Dzisiaj idziemy szeroką falą ku zakończeniu tego projektu, no i w związku z tym pewnego rodzaju podsumowaniu. Nie ukrywam, nawet tutaj będę spoglądał na ściągę, bo przygotowałem dla Was cztery moduły. W pierwszym jeszcze odniosę się na chwilę, i to będzie właśnie ta niespodzianka, do tego, co obiecywałem podczas pierwszego spotkania. Czyli, że jestem w stanie powiedzieć Wam o czymś, co spowoduje, że będziecie lepsi od 80% inwestorów, a Wasza przewaga będzie polegała na tym, że będziecie zarabiać, tylko zawsze pojawia się gwiazdka, bo to, czy będziecie zarabiać, będzie zależało tylko i wyłącznie od Was. Istnieją na rynku narzędzia, które opierają się sytuacji gospodarczej. Nie na zasadzie, że zawsze wasz portfel będzie świecił się na zielono, tylko używając pewnych narzędzi i dokładając do tego czas, cierpliwość, no i nieuleganie emocjom, w dłuższej perspektywie jesteście w stanie zarabiać. Jak to się robi? No, podłączając się pod indeks. To, co już Wam sygnalizowałem w poprzednim spotkaniu, że jeżeli nie chcecie się uczyć żadnej formy analizy, nie chcecie uczestniczyć w czytaniu, odczytywaniu raportów i prawdę mówiąc, chcielibyście potraktować rynek finansowy jako dodatkowe źródło dochodu, jako miejsce, gdzie możecie lokować Wasze pieniądze, odkładać je z myślą, żeby to nie był przysłowiowy tapczan, gdzie stopa zwrotu równa się to, co się ma, minus inflacja, ale jednak, żeby te nasze pieniądze pracowały, żeby te nasze pieniądze w dłuższej perspektywie pokonały inflację. No bo jeżeli okazuje się, że inflacja to jest 20%, a ty dopiero w tym momencie zastanawiasz się, no to ten czas już ubył. Po to zdzierałem sobie gardło, opowiadając Wam historię listonosza i to miało zobrazować Wam potęgę procenta składanego, żebyście byli w stanie podjąć decyzję, czy faktycznie chcę w to wejść i będę się w to wdrażać, mam i dla takich osób przygotowaną niespodziankę, czy jednak nie chcę wylewać dziecka z kąpielą. Wiem, ile to będzie mnie kosztowało, a więc część moich środków będę sukcesywnie odkładał do pewnego narzędzia, do pewnego instrumentu, który w perspektywie nie roku czy dwóch, ale w perspektywie 10, 15, 20 lat da mi zdecydowanie większą stopę zwrotu niż wszystko inne, co moglibyście sobie wymyśleć. I mam tutaj również na myśli różnego rodzaju mieszkania, różnego rodzaju inne inwestycje, bo statystyki to bardzo konkretnie pokazują, że w dłuższej perspektywie rynek pobija wszelkie inne możliwości inwestycyjne. A więc teraz przeskoczymy jeszcze w ramach dopracowania tej praktyki. A więc pozwólcie, że udostępnię swój ekran i w dwóch zdaniach jeszcze opowiem Wam o tym instrumencie, który da Wam przewagę nad resztą rynku. Wchodzimy tutaj na konto XTB, które Wam oferowałem, proponowałem, żebyście sobie założyli, jeśli takowego nie posiadacie. No i to będzie taki obraz klasyczny, jeżeli założycie tam rachunek, etc. Tak, to jest konto poglądowe, więc tutaj na spokojnie. I wśród tych różnych instrumentów, o których Wam mówiłem podczas pierwszego spotkania, wchodzimy w instrumenty ETF. I mamy tutaj dwie możliwości, ETF i ETF CFD. Was nie powinien interesować ten CFD, bo to już jest pewnego rodzaju spekulacja. A więc wchodzicie tutaj, w te ETF-y, klikacie lewym przyciskiem myszki i zobaczcie, jest tego cała masa. Oczywiście wynika to z tego, że oczekiwania inwestorów zostały przeniesione z rynku akcyjnego na rynek właśnie ETF-ów, czyli jedna firma, Vanguard, stworzyła ETF, który był oparty o indeks, i zaczęło to się sprzedawać, bo była z tego tytułu jakaś prowizja, wzrost wartości, co też się przekładało na cenę akcji, etc. A więc konkurencja to podpatrzyła i zaczęła duplikować te same instrumenty. Dlatego macie taką mnogość. Potem klienci mówili, fajnie byłoby nie tylko inwestować w dolarach, ale może w funtach, może w euro.
rynek nie jest głuchy. Jeśli odpowiednia liczba osób się pojawi, to taki produkt zostanie dostarczony. Stąd mnogość i już licząca w tysiącach różnego rodzaju możliwości inwestycyjnych. Bo jeszcze tam jeden kroczek dalej, fajnie sobie jakby odtworzyć całą gospodarkę, odtworzyć jakiś segment powiedzmy banków czy Nasdaqa, ale może ja bym chciał zainwestować w sztuczną inteligencję. Rynek nie jest głuchy. Chwila, moment, pojawiają się ETF-y, które są tworzone z firm, które inwestują w sztuczną inteligencję. A więc rynek naprawdę nie jest głuchy i stąd ta mnogość i cały czas to się będzie powiększało. Natomiast zataczamy koło i wracamy tam, skąd przyszliśmy. Czyli znowu w dobór ETF-ów, tak jakbyśmy dobierali akcje. No bo zobaczcie, z akcjami był ten problem, że które akcje są lepsze? Muszę podjąć te kroki, żeby zacząć analizować, żeby weryfikować to, co kupuję. A więc chcąc od tego uciec, pomyślałem sobie, że kupię po prostu wszystkie w postaci indeksu. Tak? Wtedy ograniczam ryzyko straty, bankructwa, bo nawet jeżeli jedna firma z indeksu zbankrutuje, no to jeszcze jest 499 innych przedsiębiorstw, które tam działają. To jest niemożliwe, żeby taka firma zbankrutowała. Oczywiście z małą gwiazdeczką to mówię, bo są wyjątki, ale nie możemy się skupiać na wyjątkach, kiedy operujemy na całej fali. Tak? Czyli wyjątkowo rekiny atakują ludzi na wybrzeżach Egiptu, to w takim związku z tym będę się bał wejść do Bałtyku? No nie. I tak samo jest tutaj. Może się zdarzyć czasami spółka, która no, oszukiwała w swoich sprawozdaniach i w związku z tym zbankrutowała, ale generalnie w indeksie ten model polega na tym, że jeżeli jakaś firma nie domaga, po prostu zaczyna kończyć się jej ta przestrzeń gospodarcza i ceny zaczynają spadać i traci pewnego rodzaju wartość, to ona z takiego indeksu jest usuwana, a w jej miejsce wchodzą inne przedsiębiorstwa. I w takiej sytuacji fundusz, który jest budowany w oparciu o ten indeks, sprzedaje akcję tej pierwszej, a w jej miejsce kupuje akcję tej drugiej, a więc tutaj zbankrutować nie możecie. I warunkiem, żeby cały ten pomysł inwestycyjny się udał, jest to, że musicie dołożyć do tego matrycę czasu, czyli nie perspektywa roku czy dwóch, bo oczywiście, gdybyście dwa tygodnie temu kupili sobie jakikolwiek indeks, zresztą możemy to sobie razem zobrazować, mamy tutaj indeks S&P 500, tak, to można powiedzieć, że wzroślibyśmy z 4250 na 4400, a więc jakieś 10%. I to byłaby już stopa zwrotu. W tym okienku szukamy ETF-ów i weźmy sobie jeden z najpopularniejszych ETF-ów. Coś bardzo bezpiecznego, czyli stawiamy nasze żetony, nasze pieniądze na to, że Stany Zjednoczone utrzymają swój prym lidera. I ja wiem, że bardzo sexy są te różnego rodzaju teorie spiskowe, ale uwierzcie mi, kiedy ja wchodziłem w świat inwestycji, dolar już wtedy również upadał. A więc spokojnie, za gospodarką Stanów Zjednoczonych, poza ich potencjałem wynikającym z tego, że są państwem, do którego chce się jechać, państwem, w którym chce się żyć, jeszcze jest jeden element, który stoi za gospodarką i za siłą dolara. Jest to Pentagon, wojsko. Przed inżynierem idzie żołnierz. Taki mamy świat. W takim świecie musimy się poruszać. A więc nie bagatelizujcie tego. Nie dawajcie się ponieść jakimś romantycznym teoriom. Tu jest biznes. I dlatego też chcę wam pokazać formuły, które się sprawdzają. Sprawdzały się 120 lat i patrząc na to, co się dzieje w świecie, nic nie zapowiada, żeby to się w perspektywie najbliższych dekad mogło zmienić. A więc bierzemy sobie jakiś tam ETF na S&P 500, czyli skrót SPY, czyli to jest S&P 500. No i tutaj coś nam się wyświetliło. No, w niemiecki nie będę inwestował, w euro nie, dobra, w dolarach. Weźmy sobie tutaj o ten. Pierwszy z brzega S&P. Tak.
I teraz proszę zwrócić uwagę, co tutaj się dzieje. Tak, mamy tutaj możliwość oczywiście zakupu i sprzedaży, tak, nas będzie interesował tylko ten przycisk, on w momencie, kiedy rynek będzie funkcjonował, czyli w dniach od poniedziałku do piątku, będziesz mógł w swobodnym momencie sobie kupić, ale to, co chciałbym pokazać, ten rynek, a w zasadzie ten instrument, przepraszam, odwzorowuje to, co się dzieje na rynku. I to, co mówiłem, gdybyśmy dwa tygodnie temu kupili to aktywo, to z 409 mielibyśmy już 439. Natomiast chodzi mi o to, żeby nie skupiać się na cenie. Po prostu liczymy na ten długoterminowy wzrost. Ale po to pokazałem Wam kalkulator inwestycyjny, żebyście byli w stanie sobie zobrazować, na co ja czekam. No to popatrzmy na średnie stopy zwrotu w ciemno. Ale popatrzmy, o, mamy wyniki. I teraz średnia stopa z 10 lat 10,76, z 5 lat 10,64, z 3 lat 10,1, tutaj 10. A więc do czego zmierzam? Pamiętacie, mówiłem Wam o tym, ile średniorocznie rynek jest w stanie zarobić. Tam była średnia w granicach 8%, bo dochodzą do tego jeszcze jakieś podatki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kalkulator inwestycyjny jest w stanie Wam pokazać, ile byście zarobili, gdybyście zainwestowali jakąś tam kwotę i dokładali do niej konsekwentnie, bo ta konsekwencja będzie miała większe znaczenie od tego, ile wpłaciliście na początku i pomnóżcie to przez czas, w którym będziecie trzymali tę inwestycję. W ten sposób możecie osiągnąć wolność finansową, nie z dnia na dzień, bo ważne jest też nastawienie i to jest właśnie fajnie opisane w tej książce, którą Wam pokazywałem, że autor tej książki nie po to zdobył wolność finansową, żeby rzucić się na hamak i już więcej nic nie robić, tylko uczynił to po to, żeby nie być zależnym, żeby móc pozwolić sobie na własne zdanie w sytuacji, kiedy w pewnych sytuacjach nie możemy, bo jesteśmy zależni od naszego pracodawcy, od partnera biznesowego. Oto toczy się ta gra. Tak jak mówię, prosta instrukcja, to nie jest porada inwestycyjna, bynajmniej. Tych ETF-ów jest całe mnóstwo i to też jest temat do zgłębienia, ale pokazuję Wam kierunek, że gdyby mi się nie chciało, gdybym był 20 lat temu na takim spotkaniu jak dzisiejsze, to zdecydowanie szybciej osiągnąłbym to, do czego zmierzałem, zdecydowanie. I o ile ja się utrzymałem w tym świecie inwestycji, tak wiele osób, które ze mną startowały, i to nie mówię najbliższe towarzystwo z osiedla, tylko mówię o towarzystwie z całej Polski, bo braliśmy udział w jakichś tam szkoleniach, w jakichś prelekcjach, konferencjach, to nie wiem, czy ktoś jeszcze inwestuje. Mam jakieś tam relacje, to tylko z jednym człowiekiem, który mówi, że mu się to wszystko przydało, ponieważ został dyrektorem jednej z korporacji inwestycyjnej. A reszta gdzieś tam się rozpierzchła. Jakaś monetka gdzieś indziej zaświeciła i a co ja się będę z tym rynkiem kopała. Tylko, że ten instrument na polskiej giełdzie jest stosunkowo świeży. My wtedy jeszcze o takich możliwościach nie wiedzieliśmy. A dodając do tego jeszcze to, że nie ma tutaj prowizji z tytułu zakupu i sprzedaży, to jest to też dodatkowy bonus, że nie musicie czekać na to, że aż uzbieracie odpowiednią liczbę dolarów, bo tutaj w tym wypadku to byłoby 438 dolarów, ale możecie sobie kupować jakieś połówki całej inwestycji. Ale to już jest jakby temat bardziej do zgłębienia. Przechodzimy do drugiej części, czyli pokazywałem Wam najpierw perspektywę całej gospodarki. Jak to wygląda, o co chodzi w inwestowaniu. Potem uświadomiliśmy sobie, że no dobra, to ja chcę. W związku z tym trzeba byłoby znaleźć jakieś aktywa, jakieś akcje, jakieś przedsiębiorstwa. No i teraz pytanie, jak ja to robię? Otóż na giełdzie notowanych jest w samej Polsce ponad 400 firm, które wybrać. Na Wall Street ponad 25 tysięcy. Tu jeszcze jest większy problem. I dlatego też, jeśli chodzi o rynek polski, ja korzystam ze skanerów inwestycyjnych. Taki darmowy skaner możecie znaleźć na stronie Business Radar. I teraz proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj skaner akcji GPW. Jakieś tam gotowce, że tak się wyrażę. Natomiast na razie to zdejmijmy, bo coś chciałbym Wam pokazać. Oczywiście w pewnych rzeczy nie będziecie mieli dostęp, ale
ale do większości zdecydowanie tak i to też Wam wystarczy. Rynek, ok. Tak, i teraz proszę zwróćcie uwagę, co się wydarzy. Dodając ten taki prosty kamyczek, mamy 787 różnych walorów. Wybieramy tylko GPW, żaden New Connect, ponieważ na New Connect możecie i często będziecie się spotykać z tak zwanymi spółkami widmo, tak, gdzie po prostu nie można wkładać pieniędzy. Po prostu to jest dłuższy temat, może na jakieś inne spotkanie, ale to jest po prostu rynek widmo. Ja wiem, że czasami zdarzy się tam jakaś perełka, ale uwierzcie mi, żeby trafić w tę perełkę, to macie jeszcze 350 innych możliwości, co Wam przed chwilą udowodniłem, pokazując, że było 700, a teraz zostało tylko 422 firmy. Dlaczego GPW różni się od New Connect? Ponieważ na GPW firmy są bardziej kontrolowane. Ich raporty są po prostu weryfikowane, są pewne obowiązki względem akcjonariuszy, a pamiętaj, że na początku możesz startować z niewielkimi pieniędzmi, ale oprócz tych pieniędzy będziesz też kreował w sobie pewnego rodzaju przyzwyczajenia, a więc jeżeli przyzwyczaisz się na pewne rzeczy nie zwracać uwagi, to po prostu to później może zaowocować. No i słabe byłoby to, gdybyś zainwestował potem większy kapitał w spółkę, która po prostu nie, na to nie zasługuje. I teraz, spośród tutaj tych różnych kryteriów do wybrania, tak, mamy naprawdę różne rzeczy. I tu również są te elementy, o których mówiłem Ci przy okazji omawiania analizy fundamentalnej. Żeby już to wszystko nie omawiać i nie przerabiać, to ja po prostu mam tutaj swoje sety. Tak, czyli już gotowe checklisty, z których ja korzystam. No, powiedzmy, że wejdziemy w te set wzrostowy, tak, czyli interesuje mnie duży rozwój. Więc zwróćcie uwagę na ile elementów, bo tutaj jest ich setki. A ja tak naprawdę zwracam uwagę na kilka najważniejszych elementów i z ponad 450 spółek zrobiło mi się 23 walory. To są 23 walory z całej giełdy, które mnie interesują. To jest ten set, który ja teraz indywidualnie będę rozpatrywał w perspektywie analizy technicznej, bo ja już wiem, że te firmy są dobre, tak? Ponieważ tutaj oczywiście to zostało już specjalnie pooznaczane, natomiast proszę zwróć uwagę. Przychody, dynamika wzrostu z ostatnich 5 lat, średnia 22%. Czyli bierzemy tak, że bierzemy, to się liczy w ten sposób, że mamy 5 lat, i powiedzmy w pierwszym roku ta firma wzrosła o 30%, w kolejnym o 15%, w kolejnym o 25%, w kolejnym jeszcze o 10% i w kolejnym powiedzmy o kolejne 20%. Dało nam to 100, podzieliliśmy na 5 i wyszło 20%, tak? Procent, średnia stopa zwrotu. Zysk ze sprzedaży, czyli pamiętacie, przychody to był jakby kapitał papierowy, ten księgowy, wynikający z wystawienia faktury. Zysk to już jest to, co zostaje z przychodu po odjęciu kosztów. A więc to średnia stopa 25%. Dlaczego przychód jest mniejszy procentowo niż zysk? Bo zwróć uwagę, że aby przychód wzrastał, to musisz szukać nowych klientów. I to jest w zasadzie jedyna formuła wzrostu przychodu. No i oczywiście też możesz tworzyć nowe produkty, ale generalnie wszystko opiera się o pewnego rodzaju nowum, o pewnego rodzaju rozwój, ten taki siemierzny. Natomiast zysk, to tu jeszcze jest praca również księgowa, bo okej, przychody rosną, ale my w zysku możemy kombinować w ten sposób, że chociażby zmniejszać koszty, tak? Czyli coś, wyprodukowanie nas kosztowało powiedzmy z podzespołów o wartości X, ale teraz znaleźliśmy producenta, który te podzespoły, te same, na tej samej jakości oferuje nam o 10% taniej. I tu już zysk nasz wzrasta. A więc tutaj w tym wypadku patrzymy, jak sobie radzi zarząd. I dlatego też w momencie, kiedy ja tutaj określałem przychód, dynamikę, to zwróć uwagę, że zacząłem od 7% rok do roku, minimum. Tu wielu inwestorów może się spotkać, że oby nie było na minusie. Bzdura. Ty nie chcesz mieć byle czego w portfelu. Ty chcesz mieć mocne spółki. Jeżeli tutaj skaner pokaże ci tylko jedną spółkę albo w ogóle, to po prostu nic się nie dzieje, to nie jest moment na inwestycje. Chociaż rzadko się to zdarza, no ale generalnie, tak? A więc zwróć uwagę, przychody 7%, ale zyski już zaczynam od 9%. ROE, return of equity, 16%.
Tak, to jest jakby taki, w nawiasie mówiąc, no, po części, żebyś mógł to łatwo zrozumieć, coś na wzór lokaty, ale tu dochodzi również ten kapitał pożyczony. Tak? I tu w tym wypadku, proszę zwrócić uwagę, średnia stopa zwrotu 16%. Marża zysku 11,5%. Tak, pierwsza z brzega. Dlaczego to jest takie istotne? No bo jeśli w pewnym momencie pojawia się inflacja a na poziomie 15%, a firma zarabiałaby na marży 6%, to ma problem. Tak? Oczywiście dobre firmy i z inflacją sobie poradzą w bardzo prosty sposób, przerzucając jej koszt na swoich klientów. Ale to nie jest kiosk, gdzie z dnia na dzień można pewne procesy zmienić, odmienić. Tylko to są duże przedsiębiorstwa, w których zmiana wymaga czasu. Zadłużenie ogółem. No, wiadomo, że firmy, które nie mają zbyt dużego długu, lepiej sobie poradzą w sytuacji, kiedy będą musiały jakiś tam czas tego kryzysu albo pewnej stagnacji gospodarki po prostu przetrwać. Bo jeżeli one nie mają dużych kredytów, to mogą je nabyć, mają tą przestrzeń. Z drugiej strony to też świadczy o tym, że firma świetnie sobie radzi. Nie łudźcie się, my u nas mamy takie poczucie, że budujemy wszystko z własnych pieniędzy, ale generalnie to nie jest jakaś olbrzymia przewaga, bym powiedział nawet pewnego rodzaju niedojrzałość, bo jeżeli mam możliwość zarabiania 100%, a koszt uzyskania kredytu to jest 20%, to bilansuje mi się i warto jest zainwestować. To też świadczy o pewnego rodzaju inteligencji. I kapitalizacja. Nie kupujcie byle czego, ponieważ tym byle czym się będzie nikt nie interesował, a więc im większa firma, tym lepiej. Ja wiem, że jest takie poczucie, że jeżeli akcje kosztują po 2 zł, to one mają większe prawdopodobieństwo do wzrostu niż te, które kosztują po 300 zł. Bzdura totalna. Totalna bzdura. Pamiętajcie, na giełdzie to, co te firmy ze sobą zrównało, to ten procent, a nie kwota. A tu na koniec mamy już trendy, które też pokazują mi, że aha, tu jesteśmy w bardzo wysokim, mocnym trendzie wzrostowym, a tutaj mamy pewnego rodzaju jakby trend horyzontalny, tak, bo się świeci na pomarańczowo, a więc może to być ta przysłowiowa korekta. I to pokazuje mi, w które spółki warto na samym początku zaglądać. Czyli zwróć uwagę, mamy mocne spółki i teraz moim obowiązkiem jest po prostu, kiedy wiem, że firma jest dobra, przejrzeć ją. Tak? Czyli biorę, przechodzę do analizy technicznej i patrzę sobie na formacje zakupowe. Czy coś tam się pojawiło, czy jest trend wzrostowy, czy jest odpowiedni wolumen. To są te elementy, które potem spowodują, że ja się skupię na tym, żeby te aktywa kupić do swojego portfela. To była wizualizacja dla rynku polskiego. Mam też wizualizację dla rynku amerykańskiego. Stock Scanner. Tak, już weźmy sobie Growth. I ta sama historia. Tak. Tutaj mamy akurat zyski, przychody. Tutaj wskaźnik Olsona to jest wskaźnik, który pokazuje prawdopodobieństwo bankructwa. Debt to assets, czyli dług do aktywów, nie większy jak 50%. Return on invested capital, czyli stopa zwrotu, zaczyna się od 10%. Current ratio, czyli gdyby firma miała się dzisiaj skeszować, to powyżej 1. I CFO to debt, czyli z każdego pożyczonego dolara firma jest w stanie zarobić 30 centów. Tak? Pamiętaj, na giełdzie w Stanach jest 24 tysiące walorów, a moje oczekiwania spełnia 51 walorów. I w związku z tym również przeglądam sobie. I to już jest jakby skład, w którym zaczyna się moja praca, żeby jeszcze zweryfikować, żeby o tych firmach przeczytać, żeby ułożyć odpowiednio portfel, bo to też jest klucz do tego, żeby z takim portfelem dobrze się czuć. I w tym momencie zapraszam Cię już do trzeciej części prezentacji. Chwila o bezpieczeństwie na giełdzie, czyli o zarządzaniu ryzykiem. Bo widzisz,
W inwestowaniu jest tak, że ryzyko na giełdzie jest synonimem wahań cen. A to, co głównie nas stroszy, to niepewność co do przyszłego rezultatu. No bo zasymulujmy pewną historię. Cofasz się o rok do tyłu, ale z dzisiejszą gazetą Forbesa, z wycenami wszystkich akcji, kupujesz jakiś walor. Pierwszy, który wydaje ci się, że będzie największa stopa zwrotu. No bo widzisz, dzisiaj jest 120, a w ubiegłym roku to było 70. No i co? Proste. Kupujesz w tym momencie. I gdzieś na przestrzeni tego czasu cena spadła do 35. Ale spokojnie. Nie będzie to ciebie w żaden sposób stresowało, ponieważ masz to gazetę z Forbesa. I wiesz, że 11 listopada 2023 roku ta cena będzie po 70. To powoduje w nas stres. Brak pewności co do rezultatu. Kupujesz coś i nie wiesz, jak tego cena się zachowa. I teraz, żeby to uspokoić nieco, tworzymy taki proces tak zwanej dywersyfikacji. Czyli nie wkładamy przysłowiowych wszystkich jaj do jednego koszyka, tylko staramy się jakoś tak je rozłożyć. I oczywiście wszystko w naszym portfelu na rynku finansowym, akcji, dobierając odpowiednie przedsiębiorstwa. Nie jakieś tam papierki z napisem Coca-Cola czy Nvidia czy cokolwiek, tak? Tylko konkretne przedsiębiorstwa, w których wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie miały stopy zwrotu i czy faktycznie chcielibyśmy mieć te aktywa u siebie w portfelu. I tu mamy do pomocy teorię Markowitza, ponieważ ryzyko na giełdzie dzieli się na dwie przestrzenie, ryzyko systemowe i ryzyko pozasystemowe. Ryzykiem systemowym nazywamy to ryzyko, które jest niezależne od firmy, czyli pojawia się w aspekcie gospodarczym i dotyczy w większości przedsiębiorstw. Może to być podatek, jakieś sankcje na kraj, czy chociażby te ryzyko wysokich stóp procentowych. Tu w tym wypadku to jest niezależne od przedsiębiorstw. I już mogę powiedzieć, że dobre przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie sobie z tym radzą. Powiedzmy, mamy jakieś aktywa u siebie w portfelu i cena tych aktywów znacząco spada, to obserwuję, czy dotyczy to tej konkretnej firmy, czy jednak całego sektora, albo całej gospodarki, mówiąc nawet szerzej. Bo jeżeli dotyczy to całej gospodarki, to naprawdę takie sytuacje mnie nie wzruszają, bo mamy do czynienia z cyklicznością. Jest okres wzrostów, okres stagnacji i okres spadku. Jeśli spojrzycie sobie na jakikolwiek walor notowany na giełdzie, to tego doświadczycie, zauważycie to. Natomiast ryzyko pozasystemowe, czyli coś, co dzieje się indywidualnie w moim przedsiębiorstwie, które posiadam u siebie w portfelu. Może to być pożar, jakaś kradzież. Czyli wszystko to, co konkretnie dotyczy tej firmy, to tu już należy myśleć, czy to jest strata długoterminowa, czy jednak jest ona do odrobienia przez przedsiębiorstwo, bo wypadki się zdarzają. I teraz oczywiście będzie to odczuwalne na wartości tej inwestycji. Cena akcji spadnie. Tylko pytanie, czy to będzie spadek wynikający z tego, że to się wydarzyło, i firma już się po tym nie podniesie, czy po prostu ktoś spanikował w liczbie setek, dziesiątek, no i dlatego cena spada. Na przykład 2 lata temu bardzo mocno posypał się rynek chińskich ETF-ów technologicznych. Nie dlatego, że te firmy zaczęły mniej zarabiać, tylko po prostu pojawiły się sankcje w Stanach Zjednoczonych, że zarządcy musieli sprzedać swoje aktywa. Koniec, kropka. Bo jeżeli by tego nie zrobili, to by straciły licencję. I to spowodowało, że akcje posypały się o 60%. No i teraz ty musisz sobie pomyśleć, czy jesteś zarządzającym ze Stanów Zjednoczonych, skoro firma dalej się rozwija, skoro firma wypłaca dywidendę, czy ja też muszę uczestniczyć w tym? Ale żeby to nieco wygładzić, Markowitz po prostu matematycznie wyliczył, ile
powinniśmy posiadać akcji w naszym portfelu, żeby te wahania zminimalizować i jednocześnie zminimalizować ryzyko. I jest to informacja pewna, ponieważ za swoją teorię otrzymał Nagrodę Nobla. A więc z tym, powiem Wam szczerze, nie dyskutujemy. Zobacz, że gdybyś posiadał jedną akcję, jedną spółkę u siebie w portfelu, to Twoje ryzyko wynosi 100%. Ale w momencie, kiedy już posiadasz dwa walory, to już to ryzyko schodzi do 50%. W momencie, kiedy chcesz je ograniczyć do opcjonalnego minimum, musisz posiadać około 35 spółek. Wtedy procentowo to ryzyko jest najbardziej optymalne. No dobra, czyli wiemy, że powinniśmy posiadać około 35 spółek. Dołóżmy do tego kolejną cegiełkę, bo te spółki muszą ze sobą współgrać. A więc teraz jak dobrać wartość poszczególnych pozycji? Bo możemy 100% naszego kapitału podzielić na 35 i wyjdzie nam, że każda pozycja powinna mieć w naszym portfelu około 3%, mniej więcej. Ale Markowicz dodał jeszcze dodatkową cegiełkę, że to, ile, jakich aktywów będziesz posiadał u siebie w portfelu, powinno zależeć również od wahań, którym firma podlega. Bo zobacz, mamy tutaj wynik 20%. Taki oczekiwany, stopa zwrotów w ciągu 10 miesięcy. I możesz mieć jedno przedsiębiorstwo, które fajnie, sukcesywnie, miesiąc po miesiącu do tych 20% dochodzi. Tak, powiedzmy, albo narysuję to, o, takie wahania. Tak, plus, minus 3% do góry, do dołu i sukcesywnie taka firma sobie do tych 20% po 10 miesiącach dotrze. Ale możesz mieć kolejne przedsiębiorstwo, które będzie wzrastało w ten sposób. I na koniec w ten. Tak? No to wynika z tego, że o ile przedsiębiorstwo zaznaczone kolorem zielonym, fajnie, spokojnie śpimy, nic się złego nie dzieje. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy przedsiębiorstwo zaznaczone kolorem niebieskim, no to takie okresy będą dla nas mega stresujące. Tak? No bo już miałeś zarobione tam dwa, powiedzmy pod 18%, tak? A potem schodzisz do 3. I to nie raz, ale dwa razy. Oczywiście są też fajne momenty, że bardzo dynamicznie ci coś wzrosło. Pamiętajcie, że zawsze potencjał idzie pod pachę z ryzykiem. Dlatego też, żeby wygładzić nieco nasz portfel, żeby te ruchy nie były takie dynamiczne, to jeżeli, powiedzmy, przedsiębiorstwo A ma wahania rzędu 15%, a przedsiębiorstwo B, czyli te kolorem niebieskim zaznaczone, ma wahania rzędu 30%, nie trudno znaleźć. Powiedzmy, tu jest Coca-Cola, a tu jest Tesla, to akcji Coca-Coli powinniśmy mieć przynajmniej dwa razy więcej niż tej. Dlaczego? No bo zobaczcie, powiedzmy hipotetycznie, mamy spółki A, B, C i D. Pierwsza, jej wahania to jest 10%, drugiej 10%, trzeciej 10%, a czwartej to jest 40%. I teraz wasza skuteczność analityczna wybrała te cztery spółki i podzieliliście wszędzie po 25% waszego kapitału, czyli cztery równe części. Tu jest na plus, tu jest na plus, tu jest na plus, a tu jest na minus. Czyli finalnie wychodzi, że wy jesteście z całego portfela 10% do tyłu, pomimo iż w 75% mieliście rację. To jest proces inwestycyjny. Jeżeli tego byłoby jeszcze mało, to jeszcze porozmawiajmy o pewnych subtelnościach, o których nie sposób nie wspomnieć. Korelacji wzajemnej. Bo jak już wybierzecie te najlepsze spółki i te wahania weźmiecie pod uwagę i podzielicie swoje aktywa, to jak spojrzycie sobie na historię poszczególnych branż, sektorów, tu mamy przykład najbardziej popularnej takiej pary Apple i Microsoft,
to zobaczcie, że kiedy jednej akcje spadają, to i drugiej dzieje się to samo. Kiedy jednej akcje wzrastają, to i drugiej firmy dzieje się to samo. Po co wam takie aktywa? Przecież chodzi o to, żeby nie podzielić całego okresu na takie twarde kwadraty, gdzie w jednym będzie coś wzrastało, a w drugim będzie w sumie spadało, tylko żeby to znowu wygładzić. To jest teoria dla funduszy inwestycyjnych, żeby klient mógł wysiedzieć na swoich aktywach, żeby nie był podatny na te różne lęki. Bo jeżeli portfel będzie mu skakał od góry do dołu, to on, powiedzmy, o, to jest jakaś taka średnia wzrostu, to w tych okresach on będzie mega zadowolony, ale w tych będzie chciał wyprzedawać swoje akcje. Czyli znowu na dołku, w najgorszym momencie. Tak działa nasza psychologia. I w związku z czym fundusze inwestycyjne zadbały o to, żeby też brać pod uwagę te korelacje. Tak? Czyli jeżeli, powiedzmy, myślę o tym, żeby zainwestować w biznes, powiedzmy, wody z cukrem, tak? Czyli Coca-Cola, PepsiCo, to zamiast kupować jedną i drugą spółkę, to lepiej wybrać tego lidera, bo tak jak mówię, posiadanie dwóch walorów przed niczym nas nie chroni. My teraz już nie patrzymy przez pryzmat ceny, tak, bo zakładamy, że portfel, który i te spółki, które wybrałeś, są najlepsze, top ten, jeśli chodzi o giełdę, tylko chodzi mi już o same posiadania tych akcji u siebie w portfelu, bo nie możemy się łudzić. Będą momenty, kiedy będą przychodziły korekty, i na to musicie być gotowi. Dlatego też patrzymy na dekorelację, tak? Czyli staramy się dobierać ze sobą takie aktywa, że gdy jedna spółka będzie spadała, to w tym samym czasie inna będzie spółka wzrastała. I ktoś może pomyśleć, no to kręcimy się jak przysłowiowe G w przeręblu, tak? W kółko do niczego. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że mamy bardzo mocne walory, tak? A więc one wszystkie będą w dłuższej perspektywie czasu wzrastały. Tak? Mam na myśli, powiedzmy, 10 lat. Tylko w okresie tych 10 lat będą gorsze i lepsze momenty i ważne, żeby te gorsze ze sobą się nie pokrywały. Namieszałem trochę, nie? No, wyższa szkoła jazdy. Pewnego rodzaju podstawa dla inwestorów aktywnych, bo na początku myślisz o tym, aby zarobić. Kupić cokolwiek i ahoj przygodo. Ale w pewnym momencie doświadczasz pewnych sytuacji rynkowych i możesz zaciskać kciuki i starać się to przetrwać. Wielu inwestorów tak robi. Ale możesz też dołożyć kolejną cegiełkę dotyczącą zarządzania i zgłębić te tematy, o których przed momentem ci mówiłem. Ale spokojnie, nie od razu Rzym zbudowano. I chciałbym teraz w tym momencie zaproponować ci takie bardzo basicowe podejście, które wynika bardziej z analizy technicznej niż z analizy fundamentalnej, bo tutaj dotykaliśmy mocnych fundamentów. I na samym początku spokojnie ci to wystarczy. Ja nie ukrywam, że 15 lat tak jechałem na polskiej giełdzie, czyli portfel o równych proporcjach. I skąd ta teoria? Otóż zwróć uwagę, tu mamy tabelkę, która pokazuje, ile musimy zarobić po stracie. Tak? Czyli jeżeli stracimy 5%, to żeby wyjść na zero, musimy zarobić 5,26. Jeżeli stracimy 20%, to wystarczy, że odrobimy z naszego kapitału, który nam pozostał, 25% i wychodzimy na zero. Jak widzisz, im większa strata, tym większa trudność w odrobieniu pieniędzy. Tak? No bo jeżeli już stracisz 60% kapitału, to żeby wyjść na zero, to musisz zarobić 150, tak? Czyli teraz chciałbym, żebyś spojrzał na sytuację w sposób matematyczny, że powiedzmy hipotetycznie masz kapitału 10 tysięcy. Twój
portfel zostanie podzielony na 10 spółek i każdej inwestycji wartość to będzie 1000 zł. Patrząc z pryzmatu naszego klucza, jeżeli stracimy w jednej inwestycji 5%, zostaje nam 950 zł. I teraz te 950 zł jako inwestor patrzysz w dwóch perspektywach. Pierwsza to jest wartość nominalna. Tak, no 9,5 stówki to jest 9,5 stówki. Koniec, kropka. Ale mamy jeszcze drugą perspektywę wartości nabywczej. Aha, żeby wrócić do 1000, to ja muszę zarobić 5,26 tymi pieniędzmi, tak? No bo jeżeli za każdym razem będziesz dokładał i odnawiał, no to nie wiem, czy to jest optymalne rozwiązanie, gdyż na samym początku może cię to wprowadzić w pewnego rodzaju błąd, takiej pewności, że wiesz, co robisz, no bo cały czas ten 1000 na tym portfelu jest. A nieważne, że już 300 wydopłaciłeś, tak? Czyli 30% tego 1000. A więc w tym wypadku jako inwestor techniczny patrzysz na kapitał w dwóch perspektywach. Wartości nominalnej i wartości nabywczej. Ale gdyby coś nam się tu jednak nie udało, to pamiętaj, że zamykając pozycję ze stratą 5%, może to być dla ciebie mega stresujące, bo zainwestowałeś jakąś tam kwotę. Paweł mówił, podziel kapitał na 10 równych części, ale ty nie zastosowałeś się i zainwestowałeś od razu wszystko, straciłeś 5%, bo popełniłeś błąd. I tu pojawia się autentyczny problem. Natomiast jeżeli zastosowałeś się do tej reguły i podzieliłeś swój kapitał na 10 równych części, to nawet te 5% twojej straty będzie 0,5% wartości całego portfela. Czyli nawet nie ma... To jest kwestia wahnięć, bo tak jak pokazywałem przy okazji tych czterech spółek, tak, że jeżeli nawet 30% twoich inwestycji, twoich decyzji inwestycyjnych okaże się błędnych, to 70% jednak będzie w stanie odrobić ci tę stratę. A powiem nawet więcej. Kiedy zastosujemy współczynnik R, o którym za moment więcej opowiem, to w takiej sytuacji, ja pamiętam to był 2013 rok na polskiej giełdzie, kiedy na własnym portfelu doświadczyłem tej zasady podzielenia aktywów na 10 równych walorów, ponieważ ta zasada jeszcze dodatkowo powoduje to, że nie będziesz faworyzował. To będzie taki kaganiec, który sam sobie założysz, bo jeżeli sam znajdziesz inwestycje, to w pewnym momencie poczujesz, że to jest chyba lepsze, tamto jest trochę gorsze, a więc w to lepsze więcej kapitału włożę. Ja miałem taki przykład i też pomyślałem sobie, że w spółkę A zainwestuję więcej, a w spółkę B zainwestuję mniej. Bo spółka A to była taka wypatrzona przeze mnie, a spółka B wpadła mi przez przypadek. I co się wydarzyło? Oczywiście trzymałem się już reguł, bo już ja zabudowałem, żeby polegać na intuicji. A więc w takiej sytuacji 10% kapitału włożyłem w spółkę A i 10% kapitału włożyłem w spółkę B. Ta moja wypatrzona inwestycja przyniosła mi stratę rzędu 8% i wtedy zamknąłem pozycję, natomiast spółka B przyniosła mi ponad 40% zysku i odrobiła. Powiem wam więcej, był taki 2013 rok, ten właśnie wspomniany przeze mnie, gdzie w sumie zrealizowałem 17 inwestycji przez cały rok. A więc to, co znowu odprowadzam was do pierwszego spotkania, wcale nie musicie często kupować, często sprzedawać. I z tych 17 inwestycji, to był bardzo słaby rok dla polskiej giełdy, bo tam zjechaliśmy w granicach 20-kilku%, ja zamknąłem ten rok z zyskiem z racji tego, że zainwestowałem z tych 17 w dwie spółeczki, które miały fenomenalne stopy zwrotu. I te fenomenalne stopy zwrotu pokryły mi straty, które wygenerowała mi reszta portfelu. Tak, tylko tu było ważne to, że musiałem zarządzać tymi pozycjami, że jak strata przekraczała te 5-6%, to ja autentycznie zamykałem pozycję, a jak rynek, a w zasadzie inwestycja generowała zysk, to ja tego nie przerywałem w trakcie, tylko pozwalałem, żeby ten zysk wzrastał. I to pokazało mi, jak ważne jest zarządzanie pieniędzmi, bo szczerze mówiąc, ten klucz chroni nas przed nami samymi. Przed tym, że faktycznie
często będziecie preferować pewne spółki. Dlatego też, idąc już do brzegu, indywidualny system inwestycyjny powinien składać się z kilku reguł. Przede wszystkim musi być dopasowany do ciebie, do tego, kim jesteś, w szerokim pojęciu, jak pracujesz i ile masz pieniędzy. Bo jeżeli jesteś handlowcem, który nie ma czasu na to, żeby siedzieć przed komputerem, bo ma swoich klientów i tak dalej, to pewna część instrumentów inwestycyjnych nie jest dla ciebie. Mam na myśli o tych instrumentach z rynku terminowego. Może w twoim wypadku faktycznie jest lepiej kupić akcje na długi termin i zająć się robotą. Jeżeli natomiast osiągnąłeś już sukces i chcesz stworzyć sobie nowe źródło dochodu, masz czas na to, żeby siedzieć przed komputerem, czego nie polecam. Ja raczej pracując z klientami staram się ich uświadomić, że w momencie, kiedy podejmujesz jakąś decyzję inwestycyjną, to reszta już jest w rękach rynku. I nie trzeba tutaj się wgapiać w monitor. Ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej. Ma też do tego pewne możliwości. Idąc dalej, z góry określone ryzyko, czyli taki współczynnik R, o którym już wspominałem. I tutaj pamiętaj taką zasadę, że musisz czuć się dobrze i komfortowo stosując swój system, tak? Czyli jeżeli twoje inwestycje powodują, że ty nie możesz spać w nocy, to znaczy, że przeszacowujesz, za dużo pieniędzy kładziesz na rynek. Każdy, kto już posiada pieniądze, powie, że twoje zdrowie i twój komfort jest więcej wart od tego, co chcesz osiągnąć. A więc problem polega na tym, że my wszyscy chcemy się zbyt dynamicznie wzbogacić i tworzymy sobie plany na najbliższy rok albo pół roku, pomijając tą perspektywę wieloletnią, którą oferuje nam realnie rynek. To jest naprawdę ważne. Idąc dalej, jeżeli będziesz spekulował, na chybił trafił, to niezdecydowanie wzbudzi w tobie lęk i spotęguje ten stres. Bez sensu. Dlatego planuj swoje inwestycje i też wiedz, kiedy z nich się wycofasz. I znowu tutaj będziesz miał dwie ścieżki do wyboru. Albo ta wynikająca z analizy fundamentalnej, czyli ty wiesz, co masz w portfelu i wtedy powiedzmy, jeżeli przykład mojej inwestycji na Microsoft, rynek w mocnym trendzie wzrostowym, korekta 20%, patrzę przychody z roku na rok coraz na wyższym poziomie, kupuję, bo wydaje mi się cena atrakcyjna, takie korekty nie zdarzały się zbyt często w przeszłości, a tutaj cena dalej spada o kolejne 15%. Według analizy technicznej powinienem już zamknąć pozycję, no bo te 5-8%, które pokazywałem ci przy okazji tej tabelki. Ale w analizie fundamentalnej, jeśli ja patrzę, że przychodowość tej spółki z roku na rok wzrasta i nic się złego tam nie dzieje, po prostu mamy do czynienia z pewnym momentem rynkowym i ja wiem, że takie momenty się zdarzają. Takie nawet fajne ostatnio przysłowie gdzieś czytałem w internecie, że korekty 10-procentowe zdarzają się częściej w roku niż święta Bożego Narodzenia. A więc w pewnym momencie musisz się znieczulić na to, że czasami będziesz miał ten gorszy tydzień, dwa. Ja ostatnie 3 tygodnie nasz kurs rozłożył się na taką mocną korektę w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę mocną. Przez pierwsze 2 tygodnie leciało to wszystko, mówiąc wulgarnie, po prostu na pysk. Ale powiem wam, że patrząc na to, co się wczoraj w moim portfelu wydarzyło, ja mam dużo instrumentów też zlewarowanych w postaci opcji i tak dalej, to całe te straty zostały już pokryte z nawiązką. I z jednej strony mógłbym sprzedawać, uciekać, realizować zyski, ale jak ja wiem, co mam w portfelu, nie, bo to nie o to chodzi, żeby być wystraszonym i siedzieć zalęknionym na tym rynku, tylko wiedzieć, co się ma w portfelu. Natomiast taki współczynnik R, te 5%, które będziecie sobie wkładać, że to jest wasze ryzyko, póki nie wiecie, co macie w portfelu, będzie takim zawiasem bezpieczeństwa dla was.
żebyście nie trzymali trupów w szafie. Trzecia sprawa, nakierowanie na osiągnięcie naszych celów, że dobry system wie, w jakim kierunku zmierza. Pamiętaj, że jasne sprecyzowanie celu i dążenie do niego to jest połowa roboty. Z drugiej strony pamiętaj, że aktywo, które ci w tym momencie zaoferowałem w postaci tego szkolenia i dostępu do rynków finansowych, jest to nic innego jak tylko nośnik wartości pieniądza pomnożony przez naszą umiejętność. Pierwsza część tego spotkania pokazała, że tak naprawdę możemy zautomatyzować handel i postawić na to, że Stany Zjednoczone w najbliższych 3-4 dekadach, bo zakładam, że ta perspektywa nas interesuje, oczywiście jeśli nasze wnuki po nas będą mogły odziedziczyć ten majątek, to jest super i każdemu z Was to życzę, ale generalnie te 3-4 dekady, że Stany Zjednoczone nie stracą swojego prymu. I tu wystarczy po prostu kupować, nie za wszelką cenę. Ja mam przykład znajomego, który po prostu tak poszedł w fundusze inwestycyjne, że zawalił sobie całe te życie rodzinne w związku z tym, tak? I klepali biedę, bo on musiał inwestować w fundusze inwestycyjne. Ale jeśli zrobicie to w sposób rozsądny, nie wiem, 5% swojego przychodu, tak, wynagrodzenia, 10%, niech każdy swoją miarą zmierzy. I sukcesywnie dokupować, nic to nie zmieni. Tak to byście wydali te pieniądze na, nie wiem, cokolwiek. A tak można trochę pogospodarować i później cieszyć się naprawdę fajnym, swoim zyskiem. No i też ostatnie, dobór odpowiednich spółek. Tak, czyli pamiętajcie, że często mówi się o tym właśnie, że pieniądze lubią ciszę, że fajnie jest znaleźć jakiegoś takiego Ubera, ale jeszcze przed tym, jak on wejdzie na giełdę. Z tym, że takich przykładów inwestycji jest naprawdę mnóstwo i zawsze z tym kluczem takim bardziej negatywnym, czyli, że się im nie udaje. A więc wy... Szczególnie na samym początku swojego procesu inwestycyjnego, jeśli wejdziecie, jak to się mówi, w sposób indywidualny na rynek, nie kupujcie jakichś malutkich, młodych przedsiębiorstw. Kupujcie te sprawdzone. Dlaczego? Bo duża wartość przedsiębiorstwa powoduje, że jest na nich obrót. Więc spokojnie można w nie łatwo kupować i łatwo sprzedawać i mogą w nie inwestować również fundusze inwestycyjne. A to jest ważne, ponieważ fundusz inwestycyjny to jest twój taki starszy brat, który reguluje pewnego rodzaju zachowania ceny na wykresie. No bo jeżeli mamy jakąś wydmuszkę, to łatwo jest spowodować, żeby ona mocno wzrosła, a potem mocno spadła. A jeżeli już jest fundusz inwestycyjny, tam jest kilka grubych miliardów, to wtedy to już jest jakby uspokojony ten handel. Druga sprawa, spółki drogie, spółki z dużym kapitałem są na świeczniku. Czyli są często audytowane. Nie dlatego, że ktoś tak robi, bo chce, tylko że tymi spółkami interesuje się duża rzesza akcjonariuszy, potencjalnych klientów i pod te grupy społeczne analitycy robią swoje analizy, żeby je im sprzedawać. No jeżeli ktoś będzie oferował słabej jakości analizy, to w pewnym momencie przestaną je od niego kupować. A więc tutaj biznes powoduje to, że a w zasadzie wymusza tą jakość. No i tu w tym wypadku to również przełoży się na wasze bezpieczeństwo. I jeszcze strona ta techniczna, czyli ta definicja współczynnika R, bo mówiłem wam o tym, że 5%, tak? To jest to od strony numerycznej. Natomiast, żebyście byli w stanie w dłuższej perspektywie odnosić sukcesy, to załóżcie sobie taką zasadę w stosunku zysku do ryzyka 3:1. Czyli jeżeli mamy tutaj już znaną wam sytuację głowy, odwróconej głowy z ramionami na spółce Nvidia, to jest prosta inwestycja i tak dalej, to naszym ryzykiem jest ta przestrzeń, tak? No bo tu jest moment zakupu, a tu jest nasz stop loss.
to wychodzi w granicach $30 na jednej akcji. I teraz potencjał, jaki widzimy, zaznaczyłem tu na poziomie $280, czyli plus $105 zysku. Potencjalnego oczywiście, to jest skóra na niedźwiedziu. Dlaczego akurat to miejsce? No, poziomy wsparcia i oporu. Inwestorzy są wzrokowcami, a więc pierwszym takim poziomem będzie to. I teraz liczymy to w ten sposób, że za potencjał $105 przychodu muszę zaryzykować $30. A więc 105 dzielę na 30 i nasz stosunek R, czyli ryzyko, to jest 3,3. Wszystko powyżej 3 już jest bardzo dobrze. Bo zobacz, jeżeli będziesz miał skuteczność wynikającą ze rzutu monetą, czyli 50%, to na 3 pozycje na 2 będziesz zarabiał. Co innego w sytuacji takiej, kiedy oczywiście znowu mamy fajną jakąś tam powiedzmy formację zakupową, możemy kupić po $58, ale pierwszy poziom docelowy wynikający chociażby tutaj z tej luki to jest $60 za akcję. A więc szybko licząc moment zakupu na 58, a stop loss po 55, to mamy, że mogę zarobić $2, ale ryzykuję $3. Dlatego jak ja widzę, załóżmy, czasami możliwość inwestycyjną, że można zarobić 7-10% i ja w to nie wchodzę. I ktoś sobie pomyśli, no kurde, leżą pieniądze na ziemi, to dlaczego ich nie podnoszę? Otóż dlatego, że wiem, ile ryzykuję i że w tej konkretnej inwestycji po prostu to się nie opłaca. A więc w takiej sytuacji po prostu rezygnuję z inwestycji. Czyli to matematyczne spojrzenie wynikające z analizy technicznej też pokazuje, w jakich inwestycjach warto brać udział, bo potencjał jest dużo bardziej wyceniany, znaczący, dużo większy od ryzyka. To też jest pewnego rodzaju sposób na selekcję pewnych inwestycji. Powolutku kończymy i mogłoby Wam się pojawić pytanie, co dalej możecie z tym zrobić? Dostaliście już case, jak nie wylać dziecka z kąpielą, tak? Czyli ETF, wiecie gdzie kupować. Jeżeli ktoś jeszcze nie założył rachunku, a będzie chciał skorzystać z promocji, to już wie jak. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też dla Was fajna promocja, mam nadzieję. Znowu pozwólcie, że udostępnię swój monitor, ponieważ jeżeli ktoś dalej chce ze mną przebywać, dalej się chce ze mną uczyć, i tak dalej, i tak dalej, i chce zgłębiać tę wiedzę, i zrobiło to na nim mega wrażenie, i czuje, że to jest dla niego, to polecam na stronie sg.pl, czyli szkolenie giełdowe.pl, jest taki fenomenalny kurs, fenomenalny, mojego autorstwa. Jest to kurs inwestowania na giełdzie. On kosztuje 2000 zł, natomiast ja Wam dzisiaj wkleję koda na naszą grupę, który będzie powodował, że cena tego szkolenia spadnie do 999 zł. Jest to kurs składający się z, kurde, już nie pamiętam, ale 16 lekcji. Wszystko to, co przerabialiśmy, jest omówione w szczegółach. W samej analizie fundamentalnej jest poświęcone 4,5 godziny. Skanery, wszystko opowiedziane, co, z czego się liczy, jak to wszystko wygląda. I z serducha polecam. Naprawdę przeszło ten kurs inwestycyjny wiele osób. Tam też są 4 godziny indywidualnej pracy ze mną, tak? Czyli jeśli jakieś pojawiają się pytania, wątpliwości, to oczywiście jest do tego jakby możliwość, żeby je zadać. I tak jak mówię, fajna promocja, a więc tutaj chyba więcej na ten temat nie muszę mówić. Przed Wami bardzo długa droga. I co Wam mogę powiedzieć więcej? Dzięki bardzo, miło było mi Was tutaj gościć. No i co, jeśli macie jeszcze jakieś, będziecie mieli jakieś pytania czy coś, no to wiecie, gdzie mnie szukać, co będę mógł, będę starał się podpowiedzieć. Zachęcam Was do zakupu mojego szkolenia, to wtedy nasza
historia, nasza przygoda wydłuży się nieco, ale przede wszystkim zachęcam Was do podjęcia decyzji, której nie wylewajcie z dziecka z kąpielą, a więc pomiędzy tym, czy będziecie inwestorem pasywnym, sobie kupujecie i zapominacie i tak za 15-20 lat pomyślicie sobie, kurde, ten salamucha to miał jednak nosa w tym wszystkim. Tylko tak mówię, gdzieś po drodze będą perturbacje, ale spokojnie, w miejsce firmy, która jest wyłączana z indeksu, wchodzi kolejna. I mówimy o najsilniejszej gospodarce świata, czy też zakasacie przysłowiowe rękawy, wejdziecie w to na własną rękę, na własną odpowiedzialność i mam nadzieję z dobrymi nawykami i przekonaniami względem rynków finansowych. Tego Wam życzę i co? Miłego popołudnia i gdzieś tam do zobaczenia, może gdzieś w przyszłości oficjalnie albo mniej oficjalnie. Na razie żegnam Was.